Metropolis. To już trzeci raz pod gołym niebem bawimy się na imprezie pod hasłem Santropolis. Od kilku minut gra Monika Kruse. Jeszcze do rana wielu i innych wykonawców czeka. Całe tłumy czekają tutaj w Ogrodzieńcu pod zamkiem. Wspaniałe oświetlenie, wspaniała atmosfera. No i dziewczyny wymalowane, specjalnie ubrane, głównie rządzą dżinsy. Jest noc, jest zimno, odwiedził nas nawet deszcz. Tak, był to bardzo króciutki deszcz, który oczywiście nikogo tutaj nie wystraszył. 95.1 FM Santropolis Live z Ogrodzieńca na Santropolis.
1 FM, bądźcie www.planetafm.pl. Tutaj słuchacie tylko i wyłącznie na planecie transmisji na żywo z Ogrodzieńca z trzeciej edycji festiwalu Santropolis. Panie i panowie, co tu się dzieje, nie wyobrażacie? Co się dzieje? Monika Kruse gra w pięknej scenerii pod gołym niebem. Ale powiem wam szczerze, że tak jak Monika Kruse o tej porze rozkręciła publikę, to naprawdę można powiedzieć, że powoli doprowadza 500 tysięczne tłumy do tak zwanej ekstazy. No Magda już nawet koszulkę tutaj ściągała przed chwileczką. Tak, bo ja mam pod koszulką firmową Planeta FM. O, nie będę mówić, Planeta FM. Słuchajcie, pomarańczowa, tutaj... pomarańczowe kolory są wszędzie. Na dziedzińcu zamku nie ma takiej osoby, która by się nie ruszała. Ruszają się dziewczyny, które sprzedają tam napoje. Ruszają się panowie, którzy dbają o porządek, czyli cała ochrona. Panowie policjanci, panowie lekarze, panie i panowie. Tu wszyscy tańczą, przyjeżdżajcie. Ola rozmawiała z Moniką Kruse. Widziałeś, jak była ubrana? No, powiem ci, że świetnie, naprawdę. Świetnie, świetnie. Znaczy, bardzo, bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Ja wiem dlaczego, bo miała takie rajteczki podargane. Czarne. Spirit of a house was forgotten, but there's still hope for independent survivors that people find out what time it is today, 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 today. We'll be right back.
We'll be right back.
Jak słychać, pani Moniki Kruse nie mają dzisiaj na co narzekać, dlatego że Monika serwuje nam naprawdę świetnego, energetycznego seta. O tak, zmęczyłam się, byłam tam pod sceną. No, Magda na pewno pośmigała trochę. Santropolis. Powiedz, jak wrażenia spod sceny. Spod sceny, gorąco, duszno, z lekkim wiaterkiem. Ale nie ściąga już drugi raz koszulki. Nie. Słuchajcie bezpośredniej transmisji z Ogrodzieńca, z trzeciej edycji festiwalu Santropolis 95.1, bądź www.planetafm.pl. Do rana tutaj jesteśmy, natomiast nasza relacja powoli dobiega końca. Do trzeciej. Także zostańcie z nami. We'll be right back.
Yeah.